o słodkich snach ludzie żyjący w tym mrocznym świecie mogą tylko pomarzyć. Witajcie, jestem kapitan, to jest Bloodburn. Gramy dalej. Jesteśmy na pograniczu. Na pograniczu koszmaru. I te potwory srebrno grzywiaste bestie są już o nich chyba w sumie mówiłem w zeszłym odcinku. Niezbyt żywotne, ale bardzo niebezpieczne. Trochę więcej eliksiru. Eliksiru ołowiu. I tu jest skrót, którym wejdziemy jeszcze w tym odcinku. Na dobrą sprawę myślę, że dałoby się zeskoczyć w dół i przeżyć upadek i skrócić ten poziom znacznie, ale nie będziemy szli na skróty, pójdziemy drogą długą. A swoją drogą, właśnie jeżeli już mówimy o drogach, to mam nadzieję, że wszystko u was w porządku, ok, jesteście zdrowi, cali, gdziekolwiek jesteście, u rodziców, u sąsiadów, u koleżanki, u kolegi, skądkolwiek czerpiecie internet i na czymkolwiek to oglądacie. Spójrzcie, ładny widoczek, ale nie odbiegajmy od tematu. Parę osób zgłosiło mi, że nie mogą obejrzeć tego odcinka, ponieważ coś blokuje im to. I domyślam się, co to było. Ponoć nie mogliście tego oglądać na smartfonach, tabletach z zeszłego odcinka. Przypuszczam, że zgłosiła się któraś z wytwórni do praw autorskich, prawa autorskie, jednej z piosenek, której użyłem. I stąd też właśnie ograniczenie filmiku. Dostałem ostrzeżenie właśnie na tym, zauważyłem. Nie jest to ostrzeżenie typu właśnie, że zablokują mi znowu kanał na ileś tam miesięcy, ale właśnie to jest takie pogrożenie paluszkiem od YouTube'a, że nie powinien używać piosenek. I troszeczkę jest to moje winy. Muszę być ostrożniejszy na przyszłość. Także będziemy może używali mniej muzyki troszeczkę, tak żeby wszyscy mogli oglądać, bo co to za frajda, że użyję czegoś fajnego, tego, co akurat chcę użyć, skoro nawet tego nie zobaczycie, więc troszeczkę się to mija z celem. Przed nami małe PvE z wrogiem. Nie wiem, czy go widzicie, to światełko przed nami. Dla tych, którzy dalej nie widzą, widzicie? Czy nie? Tam jest. Podejdziemy jeszcze bliżej i o, właśnie ruszył. Jest ich dwóch. Przybiegnie najpierw jeden i zaraz za nim przybiegnie jego kompan, więc jeżeli cofniecie się wystarczająco daleko za ten most, przestanę was gonić. Co bym polecał? Walczcie raczej tutaj, nie biegnijcie za nim zbyt daleko, bo dalej są takie miśki, które rzucają kamykami i robi się nieprzyjemnie. To widzicie, sprawdza się bardzo skutecznie mój run. To jest, nazywa run szponu lub clawmark, czyli run drapnięcia, run szponu, run blizny. Zwiększa obrażenia od trafień krytycznych. Nie wiem, jak go tam przetłumaczyli, ale to jest właśnie clawmark. I jest tak jak widzieliście, skuteczny. Bardzo dobry na bossów i na dla ludzi, którzy lubią parować. Robić riposty. Jeżeli nie robicie specjalnie dużo ripost, polecam użycie innego runu, czegoś, co wam się przyda, na przykład przepakować staminę albo życie. Szukam tego drugiego, gdzieś się tu przyczaił. Zaraz powinien wyskoczyć. Czytałem ostatnio na forum. Nie wiem, czy kojarzycie takie forum. Ono było małe, takie niepozorne, troszeczkę takie na boku. Dużo ludzi za mnie przychodziło i ludzie, którzy tam przychodzili, mówię o Reddit. Nie wiem, czy kojarzycie takie duże, spore forum angielskojęzyczne, głównie. Ludzie, którzy tam przychodzili, byli szukali odpowiedzi generalnie i chcieli dawać odpowiedzi. Teraz zrobiło się tam troszeczkę syfu, bo stało się bardziej popularne. O, jest. No i jak ludzie się zeszli, no to jest trochę bagna tam trochę w tym momencie. I przestaje mi się już coraz bardziej podobać. Niemniej jednak czasami można znaleźć coś ciekawego. A na przykład co tam ostatnio zrobili z
co ktoś robi post o grubych ludziach. Na tego forum przychodzą ludzie, którzy narzekają na ludzi otyłych. Dokuczają im i nabijają się z nich. Na przykład takie coś jest bzdura. Totalna strata czasu i w ogóle miejsca. Nie wiem, po co ktoś takie coś robi, nieważne. Niemniej jednak był tam też post o Bloodburn. I ktoś, nie pamiętam jak się nazywał ta osoba, ta dziewczyna czy ten koleś, którzy wysnuli tą teorię o Bloodburn. Mianowicie, zwrócili uwagę, gdzieś tam wyczytali w opisie jakiegoś przedmiotu, że krew, którą dostajemy od bohaterów niezależnych, między innymi od Ariany czy od Josefki, i generalnie wszystkie takie te wiolki krwi, którą dostajemy, gdyby tak bonusowo, nie jest to taka krew, którą używamy do leczenia, ale wprowadzają takie specjalne bonusy. Na przykład krew Ariany, zdaje się, regeneruje naszą staminę i życie równocześnie, więc zwiększa szybkość regeneracji. Krew Josefki leczy nas znacznie. I tam jeszcze, no i inne te wiolki dają nam różne dodatkowe moce. O właśnie, patrzcie, doskonała zasadzka. Ten mały nas wabi. I co nas tu czeka? Śmierć. Kapitan taki stary, a taki głupi. Tak się da łatwo zrobić. No. Jesteśmy z powrotem. Więc wracając do tego, co mówiłem, do tej teorii, jest dosyć ona obrzydliwa, więc tak jak mówię, nie jest to mój pomysł, nie jest to moja teoria. Mianowicie, rzucili taki pomysł, że tą krew, którą dostajemy, a dostajemy tylko od kobiet, tylko kobiety dają nam krew, tą taką dodatkową, jest to krew pochodząca z menstruacji. Która również jest krwią i która ma jak gdyby większą moc od tej krwi, którą używamy normalnie, gdyż tak jak wiecie, Bloodborn, poszukujemy tego pierworodnego, tego dziecka z koszmaru, i stąd też krew, która podchodzi właśnie od kobiet, ma większą moc. Jest to troszeczkę dziwne, naciągane i obrzydliwe dla niektórych, a dla mnie, no nie wiem, nie znajduję tego jakoś takim obrzydliwym, gdyż, no nie wiem, że robimy w tych grach komputerowych dużo bardziej sprośne i obrzydliwe rzeczy niż na przykład mówimy o właśnie używaniu krwi kobiet. Więc jest to specyficzne dla mnie i dziwne na pewno, aczkolwiek na pewno nie niemożliwe. Nie wiem, co o tym myślicie wy. Czy wam wydaje się to wiarygodne? Jest to ciekawe na pewno, jest to ciekawe. I mi osobiście podoba się to, że wciąż ludzie wychodzą z nowymi teoriami, z nowymi pomysłami na temat Bloodborne. To szukują się, doczytują nowych szczegółów. Tu jak w sumie sobie gadam, a nie mówię, co się dzieje. Jak zwróciliście uwagę, jesteśmy w troszkę kiepskiej sytuacji. Walczymy z przeciwnikami, grzeją do nas, walą do nas, obrzucają nas kamieniami. Chcą nas tutaj zlinczować. Taktyka jest prosta. Trzeba się poruszać ciągle. Nie za szybko, ale ciągle. Do przodu brnąć. Nie stać w miejscu. Nie wykańczać pojedynczo tych miśków, olbrzymów. O tych właśnie miśkach mówiłem, które rzucają kamieniami. Najlepiej jest tu przejść, wykończyć ich, zanim zejdziemy na dół. Bo później one wszystkie rzucają nas, kiedy łazimy na dole. A na dole jest trucizna. Są takie gluty, takie ośmiornice wielomackowe, i one zatruwają też, plują krwią, czy tam jakąś inną wydzieliną. Na domiar złego macie te misie rzucające kamieniami. Więc lepiej zrobić to tak, jak widzicie, na spokojnie. Wykończyć najpierw miśki, później zejść na dół. I na spokojnie to zrobić.
To bardzo fajny run, który moją tą poprzednią postacią pominąłem. Tutaj, tak widzicie, czaję się troszkę, bo ostatnio tutaj w ogóle nie przyszedłem, nie znalazłem tego miejsca, jakoś musiałem, nie wiem, szybko biec, poruszać się jakoś tak chaotycznie, na szybko, że ominąłem ten run. Tą runę. I teraz znalazłem, tak się troszkę, widzicie, tutaj czaiłem, biegałem. W ogóle nie byłem w tej jaskini, więc tutaj jestem taki troszeczkę zagubiony. Możemy zeskoczyć na dół. Generalnie zrobimy tą część, tą, gdzie tutaj jesteśmy na dwa razy. Bo można stąd przejść do takiego ślepego zaułku, gdzie jest parę przedmiotów, nic w sumie ważnego, ale pójdziemy tam. Tyle tylko, że nie teraz. Chcę na razie iść do przodu. A właśnie, zanim tu przyjdziecie, antidotum koniecznie. Zapomniałem powiedzieć na początku odcinka, się zagadałem. Koniecznie antidotum, bo widzicie bagno. Bagno jest takie oczywiście zatrute, bo jakie miałoby być? Jeżeli można zatruć życie gracza, to można zrobić to bagnem i dziesiątkiem różnych stworów, które chcą nas zabić. Normalka. Ładne widoczki. Zanim jednak pójdziemy tam, udamy się tutaj, wrócimy się i pozbieramy przedmioty, żeby się upewnić, że niczego nie zapomnieliśmy. Wciąż musimy uważać, bo jeszcze chyba został jeden czy dwa te miśki u góry. Ale to niebezpieczeństwo swoje już minęło, to co najgorsze już za nami. Normalnie tak jak widzieliście, było ich tam chyba, nie wiem, z 7-8 u góry i naprawdę było nieprzyjemnie, kiedy trzeba było unikać tych nadciągających kamieni, plus jeszcze walczy z tymi ośmiornicami. Jak widzicie, płacą nam za te stwory hojnie, więc nie ma co się gdyby tutaj czaić, możemy spokojnie maszerować. W ogóle zwróćcie uwagę, że ciekawym w ogóle jest designem, zaprojektowany jest w ogóle właśnie wszystkie gry Souls. Gdybyśmy na przykład tracili duszę za każdym razem, uzbieramy sobie duszę i tracimy, i giniemy i tracimy, i możemy tylko level upować z tych dusz, które dostaniemy z bossów, z potworów, tych takich głównych demonów, które blokują nam postęp gry, które musimy zabić, żeby przejść dalej. Musimy więc, znaczy musimy, FromSoft musiało tak to przeliczyć, tak to zaprogramować, tak wyważyć, żeby gracz miał wystarczającą ilość tych dusz lub ech krwi, czy tam w polskiej wersji tętnienia, tak, tętnień, by móc iść dalej, żeby być dostatecznie silnym, żeby móc znajdywać nowe bronie, móc zlevelapować, wbić sobie dostatecznie dużo siły, zwinności i wytrzymałości, żeby móc machać tymi brońmi. I swoją drogą, no nie wiem, czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, ale wymaga to sporej spraw, wymaga to na pewno wielu testów, wielu przeliczeń i obliczeń. Na pewno nie jest rzeczą łatwą. Jak widzicie, troszkę się tutaj rozczarowałem mocą moich mołotowów. Bardzo odporne te potwory na ogień. Czego się nie spodziewałem, bo zazwyczaj to, co pływa w bagnie, jest łatwopalne, a tutaj szokująco twarde i odporne na ogień. Te macko-podobne stwory przypominają tych aktorów japońskich filmów erotycznych. Wiele macek, dziwne stwory. Na pewno wiecie, o czym mówię, nie? No to może i lepiej. W każdym razie. Antidotum musi być, tutaj jak widzicie. Swoją drogą nie ma sensu też tak palić antidotów za każdym razem, kiedy się zatrujemy, bo kiedy się już zatrujemy i mamy dostatecznie dużą odporność na truciznę, to też zajmuje nam troszkę czasu, zanim się zatrujemy.
i kiedy jesteśmy już zatruci, to wystarczy zużyć kilka tych eliksirów, tych krwi i możemy bez problemu przejść. Używajcie tylko tych antidotów moją ręką radą byłoby. Kiedy wyjdziecie już na ląd i przez jakiś czas nie będziecie chodzić przez bagno, wtedy już tylko jakby tracicie to życie niepotrzebne. Kiedy jesteście w bagnie, jesteście zatruci, to już stało się, jesteście zatruci i możecie jak gdyby odpuścić sobie strzelanie, zużywanie z tych antybiotyków naszych, antidotum do czasu, kiedy wyjdziecie na suchy ląd. Taka moja rada, no nie wiem, bo zwróćcie uwagę, że ceny rosną. Chyba mieliśmy ostatnio kolejną podwyżkę w sklepie i antidotum kosztuje chyba, nie wiem, 2,5 czy tam 3000, więc palić te nasze antidota tak na marne, moim zdaniem troszeczkę strata czasu i zasobów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na kwiaty, rzucili mi się ostatnio w oczy. Za każdym razem, kiedy jesteśmy we śnie, mamy również we śnie, we śniełowcy, w marzyłowcy mamy kwiaty i tu też mamy kwiaty. Jak wiecie, nie jesteśmy w świecie rzeczywistym, jesteśmy na pograniczu koszmaru, więc jest to alternatywna rzeczywistość lub świat stworzony przez sen, lub też jakiś nasz taki majak, w którym tak naprawdę stan jakiegoś transu, którego doświadczyliśmy dotykając tego człowieka z klatką na głowie. Tam jest ta jaskinia, o której wam mówiłem. Pójdziemy tam chyba w przyszłym odcinku, bo tutaj jest parę rzeczy, które chcę podnieść, ale niekoniecznie mi się chce tam teraz iść, więc może wybierzemy się tam w przyszłym odcinku, tak na szybko skoczymy, podniesiemy wszystkie przedmioty, a na razie może ruszajmy dalej. Chcę pchnąć tę serię troszkę do przodu, bo tracimy czasu tutaj, czas trochę tracimy na różne pierdoły. Większość ludzi na YouTube już skończyła Bloodburn, tylko ja tutaj widzę, tak jeszcze zalegam. Nie chcę popędzać za bardzo, nie chcę śpieszyć, nie chcę rushować do przodu tak bezmyślnie, bo jednak ja stawiam na jakość, nie na ilość i chcę, żeby jakoś to wyglądało. I przed nami jeden z najgorszych, najbardziej nienawidzonych przeze mnie przeciwników, czy nie wiem, jak oni się nazywają, ale przypominają ludzi, humanoidy, które mają przerośnięty mózg. Z mózgu też wyrastają im oczy. Pamiętacie, Mr. Willem dążył do tego, by zjednać swój umysł z oczami i by mieć oczy wewnątrz siebie. Swoją drogą, nie wiem, czy to jest taka gra słów, tak sobie też niedawno pomyślałem. Insight, tak? To jest ta nasza niby wiedza tajemna. To takie nasze, to taka nasza wizja, ale nie wiem, czy to jest taka gra słów. Czy to nie jest czasem sight, czyli wzrok, w in, czyli w nas siebie. Czyli takie wejrzenie w siebie. To jest też, o czym można by pomyśleć, o czym można by się zastanowić. Bo jak pamiętacie, Willem chciał, oto widzisz, ten stwór to jest przerośnięty, ten taki nasz mały koszmar. Dropy większe kamienie są troszkę niebezpieczne, mogą się bronić. Mogą zadawać na obrażenia. Ale dropią lepsze kamienie. Jak pamiętacie, Mistrz Willem, on dąży do tego, by mieć oczy wewnątrz siebie, na swojej głowie, w swoim umyśle. Tam na razie będziemy spadać. To jest taka lekka, taka mała pułapka, żeby wpaść tam w bagno. I tu widzicie kolejny. I to właśnie sobie niedawno jakoś tak pomyślałem, że tutaj spartoliłem, spadłem, że insight to jest właśnie takie nasze wejrzenie w siebie. Im więcej mamy tego insightu, to widzimy też więcej. I to jest to, co właśnie mówił Willem, żeby zobaczyć więcej, żeby dojrzeć wielkich, trzeba spojrzeć wewnątrz siebie, nie trzeba eksperymentować z krwią, nie trzeba zmieniać siebie w bestię, stać się takim jak wielcy, żeby z nimi skontaktować. Nie trzeba gdzieś
zakładać sobie klatki na głowę i szukać jakiegoś kontaktu, doprowadzać się do szaleństwa, tak jak robili to ci ludzie z Blaise Menzies, tak? Z tej drugiej sekty. Tylko trzeba spojrzeć wewnątrz siebie. A, okej. Okay. Tutaj pozbierane jest chyba wszystko już. Mogę coś przeoczyć, jeżeli przeoczę. To musicie mi wybaczyć, bo staram się, jak gdyby, jak powiedziałem, jakoś poruszać do przodu w miarę szybko. Przynajmniej arena z walki z bossem. Boss jest jak zwykle. Nie jest obowiązkowy, ta lokacja w ogóle nie jest obowiązkowa. Ale zabijemy go, tyle tylko, że chyba w następnym odcinku. Może teraz jeszcze. Póki co otworzę najpierw skrót. Wyładujemy duszę, bo troszeczkę duszę echa, bo troszeczkę nam się uzbierało. O, właśnie tam się do niego idzie. I nasza broń, której używam już od kilku odcinków, ostrze litości nasze, Blade of Mercy, jest bardzo kiepską i złą bronią do walki z tym bossem. Jest boss bardzo wysoki, bardzo duży i żeby trafić go w łeb lub w jakąś inną kończynę, która na której mu zależy tak naprawdę, będziemy potrzebować dłuższej broni, która ma zasięg. Będziemy musieli się przesiąść albo na piłę, albo na naszą włócznię. Nasza włócznia z bagnetem, czyli ten włócznie karabin z bagnetem. Bo Blade of Mercy jest teoretycznie najgorszą bronią, jaką możemy sobie wymarzyć do walki z tym bossem. Otwieramy skrót i ruszamy do... Tak, chyba się kopsniemy do snu. Albo skoczymy od razu tego bagna, bo będziemy musieli zużyć troszeczkę naszych krwawych simpaków. Więc nie chcę tego robić przed walką z bossem. Zrobię to od razu teraz. Założyłem, widzicie, zmieniłem strój na maksymalnie chroniący nas przed trucizną. Strój kościelny, szata biała. Jedna z najlepszych, z największą odpornością na truciznę. Optymalnie można było jeszcze założyć run. Ale już w skrajności nie będziemy wypadać. Pan też wystarczy. Na chwilę przysiadłem na włócznie. Chcę sobie przypomnieć, jaki miała zestaw ruchów, bo dawno nie używałem. I to jest tak naprawdę dobra broń na bagna, bo biegamy, poruszamy się w bagnach wolniej, a atak taki z przyładowania ma bieg taki, widzicie, on robi chyba kilka kroczków, 4-5 kroków robi i dosyć szybko i robi te kroki zawsze szybko, ze względu nie ma to znaczenia, czy jesteśmy na terenie jakimś podmokłym, wielkim, małym, czy też nie wiem, czy słyszycie ten taki śpiew. Jest tu więcej, o właśnie, jest tu więcej tych sukinsynów. Dlaczego ich tak nienawidzę? Nienawidzę ich tak bardzo, ponieważ powodują efekt furii. Wystarczy, że na nas spojrzą i już wzbiera nas furia. Nasz bohater wściaka się tylko, kiedy na nich spojrzy. Czy są to ludzie? Nie wyglądają na ludzi, aczkolwiek mogliby być to ludzie, tak na dobrą sprawę. Ludzie prawdziwie oświeceni. Może tak właśnie wygląda człowiek,
który ma ogromny insight. Jak zwrócicie uwagę, insight, ta czaszka, której używamy, to czaszka człowieka pęknięta i coś z niej wyłazi, takie światło. Może nie jest to światło, może to jest umysł, który wylewa się z kości. Może jest to mózg, który nie jest w stanie pomieścić się w czaszce. Mózg, na którym wyrastają oczy. Dosyć mroczne. Mroczne to jest i troszeczkę obrzydliwe. Może się wydać niektórym, ale nie, taka to jest moja myśl. Tak mi przyszło do głowy. Kilka skarbów. Rzeczy, które mogą się nam przydać. Nie dajcie się zjeść, zaskoczyć. Głupio było zginąć w tym szlamie. No dobra, dość mojego bajania, dość mojego gadania. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie. She won't